Ostatnio minęły 2 lata od premiery Nintendo Switch w Polsce i z tej właśnie okazji postanowiłem nagrać materiał 10 najlepszych gier, jakie do tej pory ukazały się właśnie na tą platformę. Jeżeli taki materiał wam pomoże, na przykład poprzez to, że rozpoczynacie dopiero przygodę z tą konsolą i na przykład szukacie, jakie gry byłyby dobre na start, to właśnie możecie kliknąć łapeczkę w górę, by wspierać rozwój tego kanału, no i zostawić subskrybera, jeżeli chcecie dalej śledzić treści na temat Nintendo Switch. A teraz przechodzimy do mojej listy. A na 10 miejscu znalazła się produkcja Platinum Games, a mianowicie slasher o nazwie Bayonetta. Jak wiecie, gra jest mega dynamiczna, działa w 60 klatkach, jest ona ekskluzywem, wpierw była ekskluzywem na Wii U, ale potem właśnie została przeportowana na Nintendo Switch. Gra jest, tak jak powiedziałem, mega wymagająca, no i oczywiście w grze, bo nie powiedziałem, wcielamy się w tytułową Bayonetę, która jest to wiedźmą, no i rozwala tak naprawdę wszystkich przeciwników jak leci. Jeżeli lubicie slasher i widok wszędzie latających kończyn, to mega polecam wam sprawdzić ten tytuł. Dodam tylko, że do gry przeważnie dodawana jest również pierwsza część jako kod z drapka, więc jeżeli kupujecie używaną produkcję tego typu, to musicie uważać na to, że albo jedynki nie będziecie mieć, albo będzie po prostu ona zużyta, no albo spytajcie sprzedawcę przed po prostu dokonaniem zakupu. Więc na 10 miejscu Bayonetta. Na 9 miejscu tytuł, który to może wzbudzić małe kontrowersje, ponieważ w sieci na jego temat można znaleźć mieszane opinie. Mi się gierka podoba, więc jest to Mario Tennis Access, czyli co tu dużo tłumaczyć, jest to tenis, oczywiście z udziałem postaci z uniwersów Nintendo, więc możecie się świetnie bawić. Gra nastawiona jest bardziej na lokalny multiplayer, więc jeżeli macie do dyspozycji kolegę, albo przyjaciela, albo kogoś z rodziny, no to polecam, zdecydowanie wtedy będzie lepsza zabawa. Gra również wspiera taki multiplayer online, ale tam trochę dla mnie wadą jest to, że nie można budować swoich turnamentów, więc to jest trochę minus. Na 8 miejscu jedno z większych zaskoczeń, jakie miałem okazję ogrywać na Nintendo Switch, a mianowicie jest to gierka, którą polecam zawsze, a jest to Snipper Clips Carried Out Together, który z tego co pamiętam cenowo nie jest jakoś wysoko ustawiony, więc możecie sobie go nabyć. Tak jak wskazuje podtytuł, czyli Together, zdecydowanie lepiej, tak samo jak w poprzedniej produkcji, będziecie się bawić w kanapowym kopie. Gra wspiera z tego co pamiętam do 4 osób, więc jest to gra logiczna, zawierająca pełno zagadek. Można nazwać, że ona jest chyba taka, nazwijmy to, puzzlowa, czyli musicie wycinać tak kształty, by dopasować je do jakiegoś mechanizmu, albo na przykład przenieść przedmiot z punktu A do B, albo na przykład przebić balon, wyciąć się na przykład w kształt takiego szpikulca. Gra właśnie fajnie wspiera tutaj tryb współpracy, więc jeżeli właśnie macie kogoś znajomego, kto chciałby z wami w to pograć, to zdecydowanie polecam. Więc na 8 miejscu właśnie Snipper Clips, kupujcie. Na 7 miejscu jest jedno z większych zaskoczeń, a mianowicie jest to Tetris 99, czy Tetris 99, czy Tetris Battle Royale, który to na maksa mnie wciągnął i tak naprawdę zaangażował moje półkule mózgowe, by zdobyć jak najlepsze miejsce. Niestety obecnie udało mi się zdobyć tylko 14 i był to mój najlepszy wynik, ale wydaje mi się, że tak, będę dążył do tego, by zdobyć pierwsze. Jak to oczywiście Tetris, cała gra polega na układaniu klocków, by dopasować je tak, by zbijać poszczególne, nazwijmy to, wiersze. I no i wtedy, jeżeli zbijacie wiersze, no to możecie atakować innych oponentów. Fajne jest to, że jednocześnie na ekranie widzicie wszystkich swoich przeciwników, więc jest to mega, na przykład możecie sobie sprawdzać na bieżąco, co się dzieje u pozostałych, no i możecie patrzeć, jak maksymalizujecie swoje wyniki. A na 6 miejscu jest Splatoon 2, czyli bardzo fajna gierka, nazwijmy to third person shooter, czyli strzelanka trzecioosobowa, w której to naszym głównym narzędziem jest farba, no i oczywiście bronie, które nią miotają. Gra posiada różne tryby, ale jednym z najbardziej popularnych jest to, by zamalować jak największą część planszy, no i wtedy ta drużyna wygrywa. Gra posiada również tryb single player, bo jak wiecie właśnie do produkcji multiplayer potrzebny jest abonament Nintendo, który z tego co pamiętam nie jest jakoś super drogi, ponieważ taka usługa na rok kosztuje 80 zł. Więc na 6 miejscu Splatoon 2. A na 5 miejscu gra, którą to ograłem całą na kanale, no i macie tak naprawdę wszystkie odcinki, więc prawdopodobnie część z was spodziewa się, jaka jest to gra. Mianowicie chodzi oczywiście o grę Pokémon Let's Go Pikachu. Bardzo fajnie było wrócić do Pokémonów, gdzie tak naprawdę zawarta jest pierwsza generacja, czyli to są tak naprawdę moje lata młodzieńcze i jedyny prawdopodobnie sezon, który obejrzałem cały. Więc jak dla mnie była to mega nostalgia, no i super, że właśnie te poksy, które ja kojarzę, najlepiej ukazały się w tej produkcji. Wątek fabularny, czy taki jak zawsze, czyli wyruszacie młodym chłopakiem, czy tam dziewczyną, by zostać mistrzem Pokémon. No i to finalnie oczywiście wam się udaje.
A na czwartym miejscu jedno z większych zaskoczeń dla mnie, ponieważ nigdy nie byłem jakoś super fanem serii tych gier, a mianowicie chodzi o Super Smash Bros. Ultimate. Bardzo podoba mi się to, że na starcie nie macie odblokowanych na przykład wszystkich postaci, więc czym więcej walczycie, tym więcej odblokowujecie, więc macie takie poczucie jakby dostawania nagrody i dawkowania tej produkcji, co jest według mnie świetne. Super jest to, że każda postać walczy inaczej, więc w dużej mierze jest to tak, że na przykład odblokujecie nową postać i chcecie sprawdzić jej kombosy, więc jakby gracie od nowa, bo może ta jest bardziej dopasowana do was, może tą będzie wam się lepiej grało. Ja oczywiście kokrzę Linkiem, bo wydaje mi się, że jest chyba najbardziej for noobs. Przynajmniej mi najbardziej przypadł do gustu. Więc na czwartym miejscu Super Smash Bros. Ultimate. Wydaje mi się, że moje top 3 w ogóle nie uległo zmianie, odkąd nagrywałem najlepsze 5 gier na start na Nintendo Switch, a mianowicie na trzecim miejscu znalazła się właśnie produkcja Mario Kart 8 Deluxe i wydaje mi się, że wiele osób spodziewało się, że tak będzie, bo jest to chyba najczęściej wybierana produkcja przeze mnie na streamy. W grze oczywiście mamy do dyspozycji postaci Nintendo, którymi to ścigamy się przy pomocy go-kartów, a albo motocykli w tej części. Gra jest mega grywalna, a jeżeli odpalicie tryb multiplayer, no to już nic nie stoi na przeszkodzie, by świetnie się bawić, więc na trzecim miejscu Mario Kart 8 Deluxe, ja polecam. I z dwoma pierwszymi grami zawsze mam problem, ponieważ wydaje mi się, że one powinny być ex aequo na pierwszym miejscu i powinny być ogółem wybierane jako pierwsze, jeżeli kupicie Nintendo Switch. Mowa oczywiście o produkcji Super Mario Odyssey, która to jest najlepszą platformówką 3D. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć szczerze, że na wszelakie platformy. Dużo świetnych mechanik, sporo światów do zwiedzenia, różnego rodzaju zagadki. Tej części nowością jest to, że możemy przejmować na przykład kontrolę nad innymi obiektami albo postaciami typu rakieta. Mega też plus za zaimplementowanie świata 2D w właśnie tej super 3D platformówce. No ogółem musicie sprawdzić. No i na pierwszym miejscu wydaje mi się, że nie mogło być inaczej, niżeli The Legend of Zelda Breath of the Wild, czyli super przygody Linka w świecie Hyrule. Sporo świetnych i ciekawych mechanik, mega duży rozbudowany świat i wydaje mi się, że niski próg wejścia. Jeżeli nie byliście na przykład nigdy fanem The Legend of Zelda, to wydaje mi się, że ten tytuł możecie spróbować i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przykuje was do ekranu już od pierwszych minut rozgrywki. Muszę przyznać, że poprzednie odsłony The Legend of Zelda zawsze jakoś mnie odbijały, a Breath of the Wild wciągnęła mnie właśnie od pierwszych minut i została moją ulubioną The Legend of Zelda. No i tak prezentuje się lista moich 10 ulubionych gier na Nintendo Switch. Pamiętajcie oczywiście, by dodać tutaj Tetris'a 99, ponieważ no on jest cyfrowo. W komentarzu możecie zawrzeć informacje, jakie gry wam się podobały, no i jakie możecie mi polecić, by, nie wiem, zdetronizowały 10 miejsce, czyli Bayonetta 2. Pamiętajcie, że możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę i subskrybera, jeżeli chcecie śledzić więcej treści na Nintendo Switch. No i to chyba tyle z mojej strony. Dzięki i na razie.